który był zwierzchnikiem i celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheusz, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Cieszę się, że jesteście, że mimo tych różnych reżimów sanitarnych udało nam się te rekolekcje przeprowadzić. Dzisiaj będzie jeszcze jedna msza święta o godzinie 20. Po każdej mszy świętej jest, pod koniec mszy świętej jest specjalne błogosławieństwo i możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Odpust zupełny może zyskać każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej, kto był przynajmniej na dwóch naukach rekolekcyjnych, kto postanowi w swoim sercu nie być przywiązanym do grzechu ciężkiego czy jakiegokolwiek innego grzechu i przyjdzie komunię świętą i pomodli się na intencję Ojca Świętego. Na koniec mszy świętej pomodlimy się. Warto pamiętać o tym, że odpust zupełnie możemy ofiarować za siebie albo za jakąś konkretną osobę zmarłą. Za osoby żywe nie możemy ofiarować, bo one jeszcze mają szansę zdobyć ten odpust dla siebie. Cieszę się, że szczególnie dzisiaj, w tym dniu rocznicy poświęcenia naszej świątyni, jest jeszcze większe zainteresowanie książką o świętym Klemencie, o patronie naszej parafii. I naprawdę jestem mile zaskoczony, że tylu z Was postanowiło trochę więcej wiedzieć o naszym patronie. Są jeszcze jakieś końcowe te książki. Jutro je zabieram, bo jeszcze dalej mam następne rekolekcje, dlatego kto by chciał, jeszcze to dzisiaj ostatnia szansa, rzutem na taśmę. Dzięki życzliwości Ojca Proboszcza dzisiejsza składka jest przeznaczona na nasze seminarium i na nasz dom redemptoryzm w Warszawie. Dziękuję Wam za Waszą uprzejmość. Tyle informacji. Rozpoczniemy jak zwykle nasze rozważanie znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze byłem już pasterzem akademickim we Wrocławiu, w naszym duszpasterstwie Redemptor, wybraliśmy się jak co roku na przystanek Jezus. Przystanek Jezus jest organizowany przy okazji przystanku Woodstock, który wiadomo, jak mówię, że tam gromadzi, kto to organizuje, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. Przystanek Jezus jest taką formą ewangelizacyjną. Nasi studenci mieli takie fajne żółte t-shirty z takim dużym słonecznikiem, na którym było napisane: Nie zrywaj z Bogiem. Zbudziliśmy trochę zainteresowania przyjaciół i wrogów, bo ja chodziłem w habicie zakonnym, tak jak wszyscy kapłani, którzy tam pojechali, zakonnicy i księża decyzjalni. Robili sobie z nami zdjęcia, jak z misiem zakopane, ale to nie przeszkadzało. Wielu chciało nawet wyspowiadać się, niektórzy nie byli w stanie trochę ustać na nogach z różnych względów, przedawkowo.
depresyjne albo nawet patologiczne. I dlatego tym bardziej potrzebowały takiego spotkania z kimś, kto im pewne rzeczy mógłby podpowiedzieć, jak wyprostować swoje życie. Wielu z tych młodych ludzi miało podobne wtedy i ma dzisiaj podobne problemy. Wystarczy powiedzieć, że obecnie liczba samobójstw w Polsce dzieci w wieku od 13 do 18 lat wzrosła w ostatnich latach 10-krotnie. Więcej ludzi w Polsce popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach samochodowych. To ponad 11 tysięcy osób, które targają się na swoje życie corocznie w Polsce, z tego ponad 5 tysięcy skutecznie. To są smutne dane, ale one pokazują, że bez względu na sytuację polityczną jest pewne zaburzenie w relacji społecznych i w relacji w rodzinie. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj zatrzymam się na sekundę nad tymi relacjami w naszych rodzinach. Kościół dzisiaj czcimy jako budynek, ale też nasza cześć idzie w kierunku tego kościoła domowego. Kościół domowy. To wy, to wasze rodziny. Jaki jest ten kościół? Bo my często mówimy, albo kościół taki. Jaki kościół jest? Taki jest, jak my jesteśmy. To my tworzymy to ciało mistyczne Chrystusa. Bo drodzy, warto sobie dzisiaj popatrzeć, jakie są relacje w waszych małżeństwach, jakie są w waszych rodzinach, jakie są relacje między rodzicami dziećmi, między dziadkami. Często jak w normalnych czasach chodziłem po kolędzie, pytałem zawsze, jak spędzacie niedzielę? No, w wielu rodzinach było dużo zakłopotane, no bo część mówiła, no razem spędzamy w ojca, razem. No ale to znaczy, do kościoła idzie, no jesteśmy strasznie przepracowani. Strasznie, bo ten tydzień jest taki krótki, tyle, nie ma czasu, kiedy robić zakupy, no robić jedziemy do braterii. Ale razem jedziemy, chcemy być razem. Co to znaczy, razem w samochodzie, to dojadę. Potem kobiety w ciuchy, faceci w elektronikę, no i wspólny obiad. No wspólny obiad, jest oczywiście w Mediolandzie, miejsca nie ma. Każdy przyjmuje w stoliku, ale wspólnie. Jedyne co wspólne to może rachunek albo podobne kanapki. Co czuje twoje dziecko, kiedy ci widzi? Co czuje twoje dziecko? Czy ono tęskni za tobą? Czy ono oczekuje z tęsknotą na spotkanie z tobą jako ojcem czy matką? Zobaczcie, kochani, my dzisiaj nie rozmawiamy ze sobą. Mimo niesamowitej techniki, gdzie mamy Facebooka, Twittera, Whatsappa i wszystkie inne media społecznościowe, możemy mieć nawet tysiące tych, którzy nas śledzą, tych, którzy nas lajkują, ale tak naprawdę nie nas nikogo nie widzi. I często jest tak, że ktoś czuje się osamotniony, mając nawet ileś tam tych uśmiechów i łapek w górę. To nie o to chodzi. Dzisiaj młody człowiek potrzebuje spotkania, dorosły również. Często w czasie mojej pracy, posługi jako sędzia w sądzie przy orzekaniu nieważności małżeństw, zastanawiam się, co musi się wydarzyć między punktem A, czyli między punktem, kiedy oni szaleją za sobą, kiedy nie mogą wytrzymać bez siebie pół dnia, piszą SMS-y, dzwonią do siebie, siedzą na tym telefonie godzinami, a punktem B, kiedy pojawiają się w sądzie i mówią, że księdze, bylebym tylko nie spotkał tej mojej byłej albo tego mojego byłego. Co musi się wydarzyć między tymi dwoma punktami A i B? To nie jest proces uderzenia pioruna. Owszem, może się zdarzyć zdrada, ale zdrada też się nie pojawia z nienacka. Ona jest gdzieś przygotowywana. Ona
świadomie czy mniej świadomie planowana albo niekontrolowana. Jakie są relacje w naszych rodzinach? My mówimy często do siebie, ale my siebie nie słuchamy. Polecenia, wydawane polecenia, zrób to, zgaś, wyprowadź psa i tak dalej. Ja mam taką teorię stołu. Dawniej jak nie było jeszcze telewizorów, to wszyscy siedzieli wokół stołu, rozmawiali ze sobą, patrzyli na siebie. Później były mędrościami z wielkim telewizorem typu Rubin i wszyscy siedzieli po drugiej stronie na kanapie i patrzyli się w telewizor. Rozmawialiśmy ze sobą trochę tak z pół obrotu na prawo i na lewo. Dzisiaj właściwie ani stołu nie ma, ani nie ma z kim pogadać, bo każdy ma komórkę, każdy ma tablet. Nawet na Wigilii, zobaczcie, wielu nie potrafi zaśpiewać jednej zwrotki kolędy. Musi niezastąpiony wiecznie żywy Mieczysław Fok zaśpiewać nam Lulajże Jezuniu, albo Eleni, albo Wolecka Orkiestra, żeby rodzina mogła poczuć, że jest klimat świąt. Zobaczcie, nawet na Wigilię nie potrafimy odłożyć telefonu, bo ktoś kontroluje, ile już koleżanek czy kolegów zjadło Wigilię, kto z kim jest, a kto z kim nie jest, czy potrawy się udały, czy się nie udały, czy będzie pasterka, czy nie będzie pasterka. Zobaczcie, my ze sobą nie rozmawiamy, nie słuchamy się tutaj. I myślę, że to jest duży problem, bo my dzisiaj często narzekamy, że nikt mnie nie rozumie. A nie rozumie dlatego, że my się właśnie nie słuchamy. Kiedy, panowie, teraz będzie ważna rzecz. Kiedy kupiłeś swojej żonie, podkreślam swojej żonie ostatni raz kwiatek bez okazji? Nie mówię o 8 marca, kiedy każdy facet idzie z tulipanem w celofanie i modli się, żeby mu się do domu nie złamał. To głupio potem, z takim połamańcem. Kiedy kupiłeś swojej żonie ostatni raz kwiatek i powiedziałeś: kochana, jesteś fantastyczna, no trochę się zmieniliśmy, no ale dalej cię kocham, tak jak to dawniej było. Może trochę forma inna, ale cię kocham. No pani się uśmiechają, tak nawet po tych maskach widać, ale dobra, rozwiecimy sytuację, żeby panowie nie czuli dyskryminowania. Kochane panie, kiedy ostatni raz swojemu, podkreślam, swojemu mężowi, ugotowałyście jego ulubione danie, strzelam, golonka z kapustą i z chrzanem? No właśnie, on czeka biednych, żeby pojechać na delegację albo sobie gdzieś tam na stacji benzynowej przy okazji tą golonkę strzelić. Co? Ja bym będę gotowała to, co on lubi? Jeśli nie myśli, że jestem jego służącą? Tak. Nie będzie tak. Ktoś powie, co ten ksiądz opowiada? Nie można jakichś pobożnych rzeczy? Nie. Bo życie nasze, budowanie kościoło-domowe, to jest właśnie drobiazg po drobiazgu. Szczegóły po szczególe. To jest to, jak ty rozmawiasz ze swoim dzieckiem. Czy ty wiesz, na jakim kierunku studiuje swoje dziecko dokładnie? Kiedyś zrobiłem sobie taki test w czasie kolędy. No tak, jak któreś mi małżeństwo powie, że mają dzieci na studiach, to jest pytam, na jakim kierunku są. Wiecie, jaka panika była? Większość wiedziała w ogóle, co ich dziecko studiuje. Już nie mówię, że nie wiedzieli, co on tam jako młodzieniec czy młoda dziewczyna w komputerze ogląda, bo i tak jest w innym pokoju. Dziecko nie przeszkadza, bo my jesteśmy zmęczeni, ty się tam rób, cicho bądź. Takie są nasze dialogi. Takie są nasze relacje w małżeństwie, takie są nasze relacje w domu i takie są nasze relacje z Panem Bogiem. My Pana Boga nie słuchamy, my mu dajemy listę życzeń, pragnień. I zobaczcie, w wielu domach jest praktycznie wszystko. Dom fajny, samochód fajny, wszystko, a brakuje jednego. Brakuje wzajemnego
sprywatyzowania swojej wiary. Wierzę po swojemu. Co mi tam Kościół będzie mówił? Co mi tam biskupi będą mówić? Niech oni się wezmą za siebie. Nie. Przekazania Boże są niezmienne. Może ktoś nie dorasta do tego. Ludźmi wszyscy jesteśmy i każdy z nas ma jakieś potknięcia, ale przekazania Boże to jest zupełnie coś innego. To jest kręgosłup naszej wiary. Nie tłumacz swojego grzechu grzechem innych. A bo on taki jest. Ty się martw za siebie. Moi drodzy, znamy takie historie biblijne tych, którzy po swojemu wierzyli. Ja wierzę po swojemu. Judasz był takim, który blisko Pana Jezusa był, ale on po swojemu wierzył. On miał swoją koncepcję wiary Jezusa. Wiemy, jak skończył. Może dzisiaj potrzeba nam takiego odważnego przyznania się do tego, że może te dialogi są nie do końca poprawne. Zobaczcie, my jesteśmy często oskalpowani z naszej moralności. Jesteśmy oskalpowani z naszej kultury nawet. Są tacy, którzy bardzo sprytnie i umiejętnie dyrygują naszymi emocjami. Nie potrzeba być wielkim obserwatorem, wystarczy włączyć telewizor. Jak nasze emocje są eskalowane. Ktoś się po prostu bawi jak na dyskotece, a wielu ludzi reaguje. Szczególnie młodych, bo nie ma kto z nimi o tym porozmawiać. Mogą porozmawiać z rówieśnikami, ale oni są tak samo nagazowani jak inni. Moi drodzy, właśnie jako rodzic, ta relacyjność w domu, ten czas poświęcony. Słuchajcie, my mamy włączony telewizor cały czas. Zobaczcie, telewizor w wielu przypadkach jest bardziej traktowany poważnie jak inne żywe osoby. Telewizor stał się dla nas spersonalizowaną osobą. Używaj telewizora jako odkurzacza. Tylko wtedy, kiedy potrzeba. A nie, że cały dzień ci tam miał czy gra. Potem mówimy, nie mamy czasu, nie mamy nastroju, jesteśmy przygnębieni. Moi drodzy, dzisiaj Jezus będzie przeszkadzał tym, będzie problemem największym dla tych, którzy boją się Jego bliskości. Zobaczcie, dlatego nie ma kartek z Jezusem. Będzie Rudolf z czerwonym nosem, bo impreza była dobra, bo temperatura niska. Będzie Kevin sam w domu. Nie ma kartek z Jezusem Chrystusem, z szopką. Christmas piszemy już nie przez CH, żeby nie było nawet śladu Chrystusa. Jak już jest słowo Christmas, to jest pisane przez X, ale w większości się pisze piękny świąt. Życzymy sobie wesołych świąt, a to święta są czasem tak nawet smutne, albo tak sztucznie nakręcane, tylko ze względów ekonomicznych. Czy ty czekasz, czy tęsknisz za Jezusem, który przyjdzie do twojego kościoła domowego, do twojej rodziny i przemieni te relacje? Może jeszcze nie jest za późno. Może jeszcze warto naprawić te relacje, które trochę gdzieś może ci się rozeszły. Może warto się pomodlić za kogoś, komu się w twojej rodzinie nie udało. Bo będziesz go korygował, a nigdy się do niego nie pomodlisz. Moi drodzy, niektóre kolekcje będą też dla nas wszystkich takie trochę wyzwanie. Wiem, że może kogoś podrapałem po sercu, po sumieniu. Ale po to, żebyście byli szczęśliwsi, a nie smutniejsi. Warto ze sobą rozmawiać i warto siebie wzajemnie słuchać.